Biegać to nie, biegam. Ja tak szybko chodzę i mam takie swoje zestawy ćwiczeń. Jak nie mam hantli, to robię z butelkami. I po prostu nie wyobrażam sobie życia. Dzisiaj też już jestem po takim spacerze życia, bez tego, że rozruchu rano, że człowiek wpuszcza swoje ciało w jakiś ruch. No bo potem już jest samochód, siedzenie, próba i tylko tam takie mniej aktywne te. No i oczywiście to musi być. No i pływanie. Pływanie, rowery, to musi być. Ale są takie dni, że czasami się nie chce po prostu ćwiczyć, czy No w jednak. ogóle codziennie się nie chce, ale. Tylko, że potem się już to tak jak nie wiem, z piciem wody rano, czy z takim nawykiem, nie wiem, ktoś ma tam je owsiankę czy coś, no po prostu musisz iść. Poza tym pies wymaga, tak? To więc pies jest też, Shakira moja jest bardzo dobrym. No nieraz tak pada, to ona nie chce iść nawet, no to ja sama idę. A pies tylko wyjdzie na sekundę. Ja mówię, no Shakira, no niestety nie. Odmówiła w ogóle wyjścia, bo pada, a ja muszę iść. Ona ma tak, to jest specyficzny charakter psa. No i tak to myślę, że poza tym tak piękna jest pogoda, więc myślę, że ja się przeprowadziłam trochę do lasu, żyję teraz w lesie. Kiedyś mieszkałam tutaj w centrum i w ogóle bałam się tego wyniesienia, bo jestem osobą taką dość miejską, że tak na podoręciu kina, teatr, no to wiadomo, no bo to też do pracy, ale bardzo mi jest tam dobrze, bo to jest las, to jest po prostu środek, jest jakiś ogródek, jest jakieś coś. Ja wiem, jak ja mogłam żyć do tej pory tak widoczne. No zmieniłam sobie jakieś takie, no na początku nie mogłam się przyzwyczaić, że tu nie ma na właśnie tego blisko gdzieś, a teraz się okazuje, że bez tego się da żyć i że jest cudownie tam wracać i wcale nie chce mi się już jeździć tymi zakorkowanymi ulicami, tylko jadę tam. Myślałam o warzywniaku, ale to są perspektywy długie. Pytam często właśnie Michała, mówię, czy będziemy mieli taki warzywniak. On mówi, na razie ucz się tekstu. Ucz się tekstu i nie zajmij się tymi, ty się zajmij się tą reżyserią i nie zadawaj takich pytań. Bo wiadomo, że on by musiał zrobić ten warzywniak. Ja zlecam, ja takie zlecenia też daję mu, w sensie, że co ma zrobić ewentualnie, bo mężczyzna tego oczekuje. Ale warzywniaka on nie chce, ja chcę w marzeniach, ale nie wiem, czy bym miała czas się zajmować, ale marzenia jest.